Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zaprezentować, jak narysować krzyżówkę w programie Paint. Na początku musimy wybrać rozmiar, który będzie naszych kwadracików. Najlepiej wybrać ten tutaj. Potem wybieramy kształt naszych kwadracików. Najlepiej, żeby to był ten tutaj zwykły prostokącik. Potem, żeby narysować idealny kwadracik, musimy jednocześnie przytrzymać lewy przycisk myszy i Shift. I wtedy możemy narysować ładny kwadracik. Na przykład tak. I puszczamy lewy przycisk myszy. Następnie zaznaczamy kwadracik. Potem go kopiujemy i wklejamy. I tak zrobimy kwadraciki takiej samej wielkości. Robimy takich kilka. Na przykład 3. Potem, żeby zrobić kwadracik od hasła, wybieramy tak, prostokąt i zmieniamy na o jeden grubszy. Wtedy staramy się zrobić równo z tym ten grubszy kwadracik. Teraz go zaznaczamy. Tak. Kopiujemy. Tak. I klikamy tą strzałeczkę tutaj, żeby mieć znowu mały kwadracik. I teraz klikamy znowu wklej i mamy większy kwadracik. Tutaj go składamy. O. I teraz, żeby znowu mieć mały kwadracik, to robimy. Znowu zaznaczamy mały. O tak. Robimy. Kopiuj, wklej i znowu mamy mały kwadracik. Kolejny wklej, kolejny mały kwadracik. I tu mi się nie udało, bo jest taki biały pasek. No ale to trzeba wyrąć. No to można zamalować ołówkiem, pędzlem. Na przykład tak. Jest lepiej. No i potem wklejamy sobie, zakładamy kolejne tutaj, kolejne zgodnie z literkami i z hasłem. I teraz ten gruby kwadracik omijamy. Stawiamy tak dalej i tak dalej. I tutaj znowu to omijamy. I tak dalej. Teraz, żeby zrobić gruby kwadracik, po prostu zaznaczamy gruby kwadracik. Kopiujemy, wklejamy. I tu mi się znowu coś nie udało. I tutaj wstawiamy. I tak samo. No jak widzicie, powstała taka prosta krzyżówka, mała, bardzo łatwa do zrobienia. No i tak pokazałem, jak w prosty sposób można zrobić krzyżówkę. Dziękuję.